Hej, cześć, witajcie, jestem Maxio, to jest kolejny i zarazem ostatni odcinek z pierwszego dodatku do GTA 4. Ja wam powiem szczerze, że się bardzo długo składałem do grania, do grania kolejnego odcinku, czyli tego dodatkowego, gdzie byśmy robić sobie tylko jakieś tam luźne rzeczy, czyli między innymi jakieś tam dodatkowe questy, te wojny gangów, jak czy dobrze to się tak wymawiało? Tak myślę, chyba tak, ale nie wiem. Jest taka lipa, że ja muszę mieć motocykl, żeby tą wojnę gangów rozpocząć. Jest, widziałem, tutaj dwa nawet są, wow. Ten jest mój, dobra, bo tylnia jest trzy razy większa opona niż przednia. Może wam powiem, żebyście wiedzieli, do nagrania tego odcinka dodatkowego, żeby to nagrać, jakieś prawie półtora tygodnia albo dwa się zmuszałem. Jakoś mi się już nie chciało tu wracać. Znaczy wciągnąłem się w inną grę, tak to nazwijmy. Dobra, tu mamy wojnę gangów obok, zaraz. Tak więc sobie zrobimy na począteczek. No myślę, że dobra, zrobimy pół godziny, bo ja też dawno, mówię, te dwa tygodnie prawie nie grałem w GTA 4. Tak więc będzie zabawnie, mam nadzieję. Czekajcie, mamy kamizelę, coś tam jest. Jest coś tam w kamizelę, więc myślę, że starczy. No tu mamy budkę z orzeszkami, którą już kiedyś spotkaliśmy, ale oczywiście nic, sprzedawca uciekł ever. Później jeszcze moglibyśmy na lotnisko tymi motocyklami, ale tam się szybko zabije zaś, nie? Jak spadnę na łeb ze 2-3 razy, to będzie amen, nie? Tak więc ja wiem, czy to jest w ogóle opłacalne. No kto by to wiedział, nie? Tak, to chciałem dokonać, tak jest. Na mapie tylko kawalunek był tutaj, żeby dojechać, a tu kawałek trzeba jechać jednak. Proszę bardzo, i będziemy się klepać. Ja mam tutaj shotguna, może zmienię na coś innego. Nie myślę, że to wyścigi są. Dobra, ominę to, no oni tylko podjeżdżają zawsze, nie? O, cholera! 6-7 nas jest, no to nice. Czy oni są daleko? No kawałek mamy, dobra. Wyjedziemy. Wrogi gang rozpiżyć na kawałeczki. Myślę, że głównie dzisiaj będziemy robili sobie te wojny gangów, bo ja to... Mi się to podobało strasznie, tak więc... Czemu by nie, tak? Jadą? Pajacynę, jadą. Może w drugim dodatku zaś będzie intro. Tylko bym musiał włożyć na YouTube'a, czy mi tam nie sklejmują tego. Mój tunel ulubiony, gdzie się tekstury nie ładują po wjeździe. Nice. Jedziemy slalomem, chłopaki. Jazda, jazda, jazda. Granat rzucimy zaraz gdzieś? Czemu by nie? Ej, moich bum pewnie zabić, nie? Ale nie, dobra, oni będą mi potrzebni. Bo kij wie, może teraz czołgami będą jechać te gangi, co? Ciekawe, czy później będą jakimiś tam, nie wiem, lepszymi tirami jeździć, bo już były jeepy, były jakieś tam samochody, jeszcze limuzyn, nie było jakieś, nie wiem, co jeszcze wymyślą w każdym momencie, ale ciekawe, czy ktoś z moich wyskoczy za mną, co? Wyskoczył. A ja zajebałem prosto w lampę. To musiało wyglądać epicko. W ogóle dzisiaj się opublikował odcinek z podstawki, gdzie zrobiłem jednego z najlepszych trikensów po prostu forever. O to w nim chodziło, że były takie dwie kładki jakby, z jednej i z drugiej strony, gdzie na jednej stronie sobie wyskoczyłem przodem pojazdu, a w locie odwrócił się tyłem i idealnie na drugiej wylądowałem. Patrzcie, jak na łeb spadli wszyscy. Nie, dobra, poczekam na nich. A bo dobra, oni się tepną. Patrzcie, stoją tam. I są tu. Love. Echa, właśnie, moje radio. Jakie moje radio było? Moje radio to pamiętam, że było, czekajcie, ty, nie pamiętam. San Juan? Nie, beat pamiętam, dobra. O kurwa, ale ich jest. A wiecie co? Ja bym sobie zszedł czasami. Ja pierdolę ten shotgun. Taki rozpierdol, chodźcie za mną. Ktoś tu jeszcze niby jest? O, kamizelka i życie. Jak friko to biorę. Patrzcie teraz.
Pę. Lajka pro. Dobra. Tu mamy jakiegoś pana. Ty, gdzie się tu za rurą kryje? Czy tam za rurą jakąś? Pam, pam, pam. I co teraz? To jest mój? Gdzieś tu jeszcze jeden się traj go... What? On zaczął spierdzielać? Kto tu jeszcze żyje? Nie, tak na środku ulicy taki rozpierdziel, policji nie widać. Dobra, chłopaki, jedziemy. Nie wiem, która jest moja. Chyba nie, tutaj gdzieś parkowałem, znaczy parkowałem. Tu jest moja, dobra. Ciskamy za tym ostatnim, bo ja nie wiem, gdzie on się tam udał w ogóle, czy na piechotę, czy on czymś tam pojechał. Ej, może się nie bagować, proszę cię. Johnny. Jedziemy, chłopaki. On biegnie chyba. Bo nie jest tak daleko oddalony, a... Już ja myślałem, że spadnę. Czy on jest na dachu może, co? Nie, no tutaj biegnie. Patrzcie, spróbuję go rozjechać. Leży. Rasta. Brrr, no, nie wiesz, co się dzieje, co? I co teraz, nie? Zabiłem go. 10 na 25, epicka. Dobra, chłopcy pojechali. A, nie będzie zapis, to mi tam... Dick, jakie imię, jajebix. Imię... Kto może mieć imię dupa, nie? To jest wojna gangów, jedziemy. Kto komu mógłby... Kto tak by dziecko skaleczył, żeby dać mu na imię Dick? Ja pierdyle, nie? Uuuu! O, nowa broń za 10 wojen gangów. Obrzyn. O chuj. W mojej kryjówce. To w chacie mi się gdzieś pojawi pewnie darmowy. Coś takiego jak było w GTA S.A. Pewno tak, pewno coś takiego. Policja oczywiście wyjebka. Tradycyjnie. No nabicie dalej, dajcie jakieś dobre nutki, co kiedyś leciały, a nie tam jakieś teraz na saksofonie gra, czy na jakimś flecie kiwał, wie. Patrzcie, jaki grubas. Kurwa. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ej, to jest jakieś zjawisko niemożliwe, wam powiem. O kurwa. To są nawet te. Patrzcie, to jest dzielnica grubasów, kurwa. Patrzcie. To są bliźniacy. Bliźniaczki? Kto to jest, kobieta czy co? Bo nie wiem nawet. Ty czekaj, przyjrzyj mi się temu. Kurwa, tam jest zgraja grubasów. O kurwa, dzielnica grubasów, mało powiedziane. Patrzcie, kurwa, grubasy za grubasami. Wjadę? Nie wjadę, co ty, odbijam się. Co ty, odbijam się od nich, no patrzcie. A ty co się gapisz? O chulera, jasna. Dobra, pozwólcie mi odejść, to wam dam takie coś fajne. Patrz, coś takiego mam dla was. Ups, dobra, policja, zjeżdżamy. Ups. Dobra, to ja może jadę. Jakieś gangi grubasów są, ja jebik. Nie wiem, o co tu kaman w ogóle. Zobacz. A to z tego wiadukt jadę, no to tutaj już nieraz robiliśmy. Gdzie te dresy są? Tam. Ilu nas jest tym razem? Także 7. Daleko? O, obok będzie terapeuta. No, obok. Ciekawe, że będą... Niech się przemieszczają, tak idzie szybciej zawsze. Rzucę granatami się pobawi. Ej, ja mam 2 gwiazdki, wow. Jak to możliwe? No w sumie na środku ulicy z granatnika strzeliłem i mnie zobaczy. Kurwa mać. Jebana policja.
Debile. Dobra, zawijamy sobie tu. O, taki wieczorek się robi, która jest godzinka 20. Nice. I właśnie, czekajcie, możemy przecież zadzwonić po tych, nie? No i no to tylko było na fabułę. O, jadą, dobra, przemieszczają się. O kurwa, wydupiej, wydupiej! Koniec, jeszcze moich pozabijam. Myślałem, że policja wyręczy mnie i go już zabije do końca. Ło, jeszcze dam jednego fucka, jeszcze zarabiam miał 3 gwiazdki, odjedźcie stąd policja. Ups. Nie pyk. Ło, chuj! Kurwa! Jak to się stało? Na 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 na. Nie wiem. Nie wiem, co ja zrobiłem, kurwa. W sumie tak bym miał 3 gwiazdki, bym nie dał rady, ale zaś teraz nie mam. Kurwa mać, jeszcze mi nie zaliczyło tamtej wojny gangów. No ja jebie. Najoptymalniej będzie trzeba jechać najpierw po kamizelkę, albo... Co ja się bydę? Ty, ej, może drugi wysiłek będzie z czymś innym, teraz może koktajlami Mołotowa będziemy rzucali podczas jazdy, co wy na to? Siłowanie na rękę, what? No mam lipę, bo nie mam teraz mojego Charleya. Nikt mi nie przetransportował tego. I co teraz? No to co, na chatę muszę podjechać? Ojej. No taxi, taxi. Taxi is sexy. What? Punkt docelowy. Jazda. Co to za pytania? No jeszcze drugi raz enter, ej. Taksówkarz, który nie umie prowadzić. Nie wiedział wtedy, czy do przodu, czy do tyłu jechać. Jeszcze ludzi by potrącił. Proszę bardzo, mamy tu jakiegoś Charleya. Tylko zaś dojedziemy za 5 dni pewnie. Dobra, po drodze do sklepu z bronią. Ale nie pykło tam z tymi granatami. Z granatami trzeba umieć się obchodzić, ja nie umiem. Dick. Dick nam umarł. A miał full expa. Swoich zabiłem, genius. Leci coś na bicie? Co to jest? Do teraz nie wiem, jak na jednym kółku się jeździ w GTA. Tu na kontrolu coś widzę, że mogę kontrolować jakieś coś. Nie wiem jak. Strzałka i nie działają, wsadem, nie kontrol, alt, nic tu nie idzie. Tak, jeżdżę po ścianach, like pro. Kamizela raz, dwa, raz. No i dzisiaj już się z tym dodatkiem pożegnamy. A po co mi coś więcej? Mam co, czego dusza zabraknie. Zabraknie, chłe, chłe. Jakbym jakąś lawetę miał, nie? Na telefon, żeby mi przytransportował gdzieś podwójne gangów, cholera ten. Motocykl. No to na tam jedziemy najbliższą. No w sumie w miarę prosta droga, nie narzekam. Ale bywało lepiej, nie ukrywam. Było lepiej, ale popełniłem samobójstwo. Przypadkowe samobójstwo to było, nie? Coś w tym stylu. Chyba jest coś takiego, nie? Jak ktoś nie chce popełnić samobójstwa, ale to zrobił przypadkiem. Przypadkowe samobójstwo. Badum. Maluch, przerobiony maluch. 127,5p.
nie wiem, geje śpią, nie mogę ich zawołać cały czas, Terry, no wsparcie, no dali, no. O chuj. Myślałem, że spadnę. O! O tych... Patrzcie, oni od fabuły się, po fabule tak chce się stali, że nie i nie wiem, o co chodzi. Mieliśmy zawsze dzwonić, kiedy pomocy potrzebujemy. W fabule za każdym razem, co misję pozwalało nam. A teraz? Cały czas albo nie odbierają, albo zostawia wiadomość, albo teraz odebrał chyba pierwszy raz od 30 razy, przez których dzwoniłem do niego. Gdzie to jest? Tu gdzieś z tyłu. What the fuck? No nareszcie jakaś nuta. Tutaj to jeszcze nie byłem, zobaczę aż filmik skąd oni wyjadą. Pewnie za mnie. Nowi ludzie gangu, bo pozostałych zabiłem z ostatniego. No. O nie, Dick żyje, patrzcie. Terry, Clay. Aha, bo Terry i Clay teraz za każdym razem do nas ten. Kurwa, chłopaki. Spokojnie. Ktoś wam wskazówkę przestawił? Prędkości? Co to ma być? Zapyziają szybciej niż ja. Beaches. Gdzie mam dojechać? Już widzę, że pokręcona droga, więc most. Czy tunel? Tunel znowu pewnie, co? Nie, mościk jakiś tutaj króciutki. Tu jest chyba najkrótszy most do przejazdu z trzeciego do drugiego, tak mi się zdaje, bo tunel jest długi. To jest najkrótszy. No patrzcie, co za cioty, nie? No jeździć nie umieją. O ty! Masz mój model motocykla. A nie, ja też mam swój, dobra, nieważne, nic nie mówiłem, nic nie zrobiłem. Głupole jadą. Ja bym z nimi pojechał na jedną wyskocz, nie? Patrzcie, zrobimy coś, patrzcie. Pa. Wjedzie ktoś? Chuja. Wszyscy na to drzewo. Chciałem zrobić, żeby ktoś na to schody się wpierniczył, to by ich wybiło. Ej, oni nas minęli? Czym się kurwa zdaje? Ej, what? Serio? A nasi nawet nie puścili ognia? Znaczy nie puścili? No nie puścili, no dobrze powiedziałem, dobrze jest. O chuj. Chyba swojego postrzeliłem. No. 4000, o chuj. Chyba na każdym rośnie o 100 w górę, albo 250, nawet nie wiem. Mój jak idzie, jak... Dwóch... Dika mi zabili, i co teraz? Bez Dika? I bez konia? Ej. Wy to widzieliście? Najpierw była nazwa koń, a niżej Dick. A gdzie wagina? Ej, bez jaj. Teraz się zgapnąłem. No to mieliśmy, słuchajcie, w składzie jeden po drugim. Najpierw był koń, a później była dupa, nie? Albo końska dupa, ja nie wiem, to może czujecie tak, żeby się dobrał jeden z drugim, geje, żeby ze sobą, tak. I ta, nie wiem, jakby by się na nich mówiło, nie, ale dobra. Końska spierdolina najlepiej. Tutaj jest, dobra, patrzcie. Jeszcze fajnie, bo blisko. Kamizela jest, ja nic nie straciłem. Poza koniem i dupą. Po tej małej jatce. Ale to przypadek, że umarł koń i dupa. Ktoś chyba lubił w dupę i odszedł. Dobra. Nie wnikam, co tu się stanęło. Pełno broń, mi to niepotrzebne. Przechodnie powinni brać i sprzedawać. Patrzcie, ile tutaj tych Harleyowców. Też jakieś gangi się szlajają. Co się patrzysz? Pozwolenie jest? No, jak głupi pojechałem dookoła. Dzień dobry pana. O! Ojojoj.
huśtawkę, czy przechodni jakbym zwołał pod huśtawkę, czy by to podziałało, nie? Nie wiem, nie testowałem. O! No, tu widzę jakiegoś nowego skrzata. Nasz krawiec chyba nie nadąża, tak szybko ludzie giną, co chwilę musi nowe kurtki szyć, The Lost. Dobra, chłopcy, lecimy. Równomierne skręcanie tam. Oh, fuck my life. Jeb. Co się stanęło z kamerą? To ja nie pytam. Ej, jesteśmy już przy nich. Trąbimy jak na weselu. Ej, to było szybkie, nie wiem jak wy uważacie. Ej, czemu on cały czas żyje? O chuj! Jak nagle wybuchło? A chuj, umarł, to jedziemy dalej na piwo. O Boże, jak lamy teraz? Jak ja to robię? Dobra, jeszcze jedno spróbujemy zrobić. Zaś Harley'a nie mam. Nie, co tam gościu idzie? Myślałem, że jedzie na Charley'u. Nie, to są lampy, myślałem, cholera, że... Ja jebik, dobra, bierzemy ten samochód i poszukamy tutaj Harley'a. Dzień dobry, chyba bit tam leci. Nie, bit. No kurwa, no nie. Czemu pan stał mi na samochodzie? Ej, dobra. Kurwa. Uśmiech, kurwa. Look at me, dokładnie. Patrz na mnie. A się złożyło dobrze. No dalej, wsiadaj, gościu. Ej, nie chce mi wsiąść. What? Ej, zbugował się. Powaga. I się zabije jeszcze. Czekaj, czy policjant skoczy za mną tu? Zaraz mnie pociąg rozjedzie, fajnie, nie? Myślę, że tutaj pojedziemy. A czy tędy gdzieś dojadę? Nie wiem, ale się przejadę. Tu będzie misja później w drugim dodatku, zobaczcie jaka... O, fuck, tam był wyjazd. Ja bym przyjebał tutaj w pociąg, czy metro. Nie no, metro chyba jest pod ziemią, kurwa, nie? Dojadę tu, ej, patrzcie, obok mam jechać. Nice. Przypadek? Nie sądzę. Szybszy niczym wiatr. Szybszy niczym... Wystrzelony pocisk. Kurwa, przecież ja poleciałem z 60 metrów. Nieee! Stop! Ja chcę samobójstwo. Aby mnie pizdynął. Nie no, on tu będzie stawał, więc... Hello. Ej, wjadę do pociągu ten. Nie, pewnie nie, bo to tylko... O kurwa, to wjechałem. Jeszcze się to pewnie zaraz będzie kurczyło i koniec, nie? O chuj, ale iskrze. Te wiksy. Ja se tu pojeżdżę chwilę, poczekajcie. Jeszcze Arab Money, Boże, nic więcej nie potrzebuję do życia. Ale wyjadę kiedyś stąd. A ja chcę z tym motocyklem. Ej, patrz, cały czas dobrze jadę, kurwa. Zaraz dojadę do tego. Nic za mną nie jedzie. Patrzcie, tak, będę szorował, a co ja się będę... Ej, ja się martwię, że ja będę w kółko jeździł. Zbaczam z kursu.
Ja chcę tu wyjść. To powinno być zniszczalne. Nichuchu, dobra, jedziemy tutaj. Ale echo się zaczyna. No nie wyjadę stąd, no mówię wam, murowane po prostu. O ja, jaki tu zjazd, gdzie tu do kopalni kurwa wjeżdżam? O kurwa. Teraz takie spotkanie z pociągiem, nie? Erap money. Kurwa te prędkości na ścigaczu tutaj. Jak będzie pociąg, to się w niego wjebie, co wy na to? I tu w ogóle coś jeździ? A i tak BTW to ma koniec? Kurwa, tu też nie wyjadę. Elo! O-o! Fuck, przeżyłem. Teoretycznie już powinienem wpaść tam kompletnie pod te... pod pociąg, ale... nie szkodzi. Motocykl jeszcze nie wybuchł, tak samo. Ale znowu dobrze jadę, juhu. Ale nie wyjadę już to, nie ma opcji. Zaraz dojadę gdzieś na czwarte miasto, mówię wam. O fuck, jakieś rozwidlenia. Tam był wyjazd chyba. No nie. Czekajcie, tu też jest. Znowu pociąg, fuck. O kurwa, wysiadaj! Starcie z pociągiem. Jak tam mój motoczek? Na. Coś wybuchło. Wszyscy uciekają. Wsiądę do pociągu. Jak się tym jeździ? No dobra, jak to przyspieszyć? No proszę bardzo, nie wiem gdzie mnie to wywiezie. Do Frankfurtu. Hej. Wykoleimy się zaraz, ale to taki... taka... mała... informacyjka. Gdzie ja dopłynąłem, panie? Dobra, w sumie wysiądź. Dobra, wysiadam. Nie. Cofaj się! Nie, wyjdź szybko, bo ci drzwi przed ryjem zamkną. Fast. A czy mogę wsiąść na pociąg? Ej, no wskakuj! Abym się zdziwił, jakby drugi jechał. A ja chcę na pociągu. O kurwa, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Czy tu się da kłaść? O chuj, ale mnie to zabije. Nie chcecie wiedzieć jak bardzo. O chuj, nie! Nie! O, oszukać przeznaczenie. Ja. O Jezu, dobra, nie pytam. Gdzie tu się wychodzi? Tu tak na pożegnanie. Mnie tu nie było. No jaki policjant? Gdzie mnie ktoś zauważy? Dzień dobry i do widzenia. Gdzieś tu była apteczka podczas misji, tu kiedyś byłem. Gdzieś tu była, czekajcie, była na stówę. Ludzie najebani widać. Tu z karabinami chodzą, no to nieźle. O kurwa. El prezydent. Dobra, już nas zabiją i koniec. Poszatkuję cię na sałatkę. Ten shotgun to jest tak OP. Kurwa, co mi tu gadasz przez telefon, gościu? O chuj! O! Nie! O, tekstury, jakie ładne.
mniami. Tak więc nam nie pykło zrobić, nie zrobiliśmy kolejnej wojny gangów. O, apteczka to jest. Wow, czy jednak przy każdym szpitalu chyba znajdziemy coś takiego? Ciekawe, gdzie darmowe kamizelki są i czy w ogóle jest coś takiego? No, kurwa! Panie policjancie, i teraz masz pan wpierdol. Nauczcie się, kurwa, jeździć. Ale, kurwa, wasza wina, chcecie też umrzeć? Wasi koledzy nie umieją prowadzić samochodu i przechodni potrącili. I co? I co? I co teraz? Co to ma, kurwa, oznaczyć? Ja nie rozumiem tych ludzi po prostu, no. No, ja idę do domu, elo. Wejdę na chodnik, nic się nie stało. Jakieś policje tu jeżdżą. O, jakieś strzały tu słychać. Niczym żywy film akcji. O, ktoś za mną idzie, że tam. Czemu do mnie strzelają? Ale o co chodzi? Bye bye, może i umarłem. Ale wy za 3, 2, 1. Elos.